Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Agnieszką Juncewicz i Mariuszem Budrowskim i porozmawiamy na temat jedzenia tego, co zdrowe. Witam Was. Witam bardzo serdecznie. Od jak dawna interesujecie się zdrowiem i w ogóle, czy był jakiś taki moment przełomowy w Waszym życiu, gdzie stwierdziliście, że ten styl życia poprzedni to już nie i teraz coś pstryk, w coś innego wchodzicie? Zaczęliśmy jakieś 10 lat temu, kiedy mieliśmy zdiagnozowane bardzo poważne choroby. Mieliśmy oboje zdiagnozowane nowotwory w naszym organizmie. Mieliśmy w swoich rodzinach historię nowotworową. Straciliśmy swoją ciocię, która po usunięciu piersi przeszła chemioterapię i nie przeżyła. Nasza mama też miała usuniętą pierś i przeżyła, ale pierś miała już usuniętą. Kiedy przyszła na nas kolej, podjęliśmy decyzję, że nie będziemy sobie usuwać niczego, że poszukamy innej drogi do zdrowia. I natrafiliśmy na tak zwaną metodę Gersona. I dzięki temu zainteresowaliśmy się zupełnie innym sposobem życia, stylem życia. Dowiedzieliśmy się po raz pierwszy o wyciskaniu soków z warzyw i owoców, oczyszczaniu swojego organizmu i w ten sposób krok po kroku zmienialiśmy swój styl odżywiania, swoje sposoby odżywiania i doszliśmy do witarianizmu. Czyli zaczęło się od Gersona. To nie dokładnie Gerson, to było głównie, robiliśmy sobie soki, jedząc przy okazji coś innego, coraz zdrowiej, czyli eliminując najpierw mięso, później nabiał, jeszcze gotując, później przestaliśmy gotować i to była taka droga po prostu po kolei, można powiedzieć. Patrzyliśmy, co jest, kiedy jest jeszcze dalej nie tak, przechodziliśmy następny etap i doszło do surowego. Tak się czujemy najlepiej. To zanim surowe, to przejdźmy do kwestii mięsożerstwa i roślinożerstwa. Oczywiście zwolennicy mięsożerstwa będą twierdzić, że w mięsie są rzeczy, które są potrzebne jako nasz budulec i tak dalej. Co Wy na to? Oczywiście są w mięsie rzeczy, które mogą budować zwierzęta, które noszą te mięso. Natomiast nikt nam nie udowodnił, niestety, że te mięso możemy zamienić na składniki swojego ciała. Poza tym, jedząc mięso, jedząc zwierzęta, spożywamy jednak pokarmy, produkty, które już zostały użyte przez te zwierzę. Po co mamy to robić, kiedy możemy spożywać pokarmy, które daje natura? Zwierzę żywi się roślinami. My później zjadamy te mięso, które powstało na bazie roślin. To dlaczego nie jeść roślin, które tak, spożywa zwierzę? Słoń jest wielki, a nie jada mięso. Dokładnie. Największe zwierzęta na ziemi są roślinożerne, mają najwięcej siły. Oczywiście może najszybsze są mięsożerne, ale mają tylko ten dystans do przebiegnięcia, kiedy biegną za ofiarą i to tak dopadają najsłabsze ofiary, jakie są w stanie dopaść, a później odpoczywają cały czas, jedzą raz na jakiś czas. Człowiek sobie przyswoił jedzenie mięsa, może obserwując zwierzęta roślinożerne, te mięsożerne, ale to raczej nie jest nasza... Nie powinniśmy się tak odżywiać. Doszliśmy do takiej wiedzy, że... Co z naszym układem pokarmowym jest? Mięsożerny czy roślinożerny? Według tego, co ustaliliśmy, okej? My nie jesteśmy tutaj ekspertami w tej kwestii, ale według tego, co ustaliliśmy, nasz układ pokarmowy jest zbudowany praktycznie identycznie jak roślinożerców. To, że mamy coś, co przypomina kły, bo wiele osób o tym mówi, ale przecież mamy kły. To są pozostałości po tym, kiedy byliśmy mięsożercami. To akurat nie bylibyśmy w stanie przegryźć szyi dla gazeli na przykład. Poza tym nie wyobrażam sobie, że biegniemy chociażby za wiewiórką na drzewo, żeby ją złapać i ją zjeść. Nie wyobrażam sobie tego, jak człowiek mógł sobie wytłumaczyć, że jest w stanie spożywać te pokarmy i być zdrowy. A nasz układ pokarmowy jest bardzo długi. Mięsożercy zazwyczaj mają bardzo krótkie jelita i te mięso raz dwa przechodzi przez te jelita. Dodatkowo mają bardzo kwaśne środowisko w tych jelitach, po to, żeby te mięso się tam nie rozkładało i żeby nie powstawało jak najmniej patogenów różnego rodzaju. I to mięso przelatuje przez takiego psa w ciągu 2-4 godzin, wychodzi z drugiej strony. W momencie, kiedy człowiek zje kawałek mięsa, to jest od kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu godzin, zanim to mięso przedostanie się przez układ pokarmowy. One tam w środku gnije, bo tam jest wysoka temperatura. To mięso się rozkłada, powstają różnego rodzaju pasożyty, powstaje mnóstwo chorób, po których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, że one są właśnie, że przyczyną tych chorób właśnie jest jedzenie zwierząt. No, z tym, że tak, to można by nazwać też teoriami, że człowiek jest roślinożerny, mięsożerny, natomiast są fakty, które potwierdzają, że tego typu żywienie jest zdrowe, no bo jeżeli człowiek po przejściu na tego typu odżywianie uzdrawia się, no to znaczy, że tak ma być. No i tu nie ma dyskusji. Nie? Absolutnie tak. No.
Ja myślę, że tutaj bardzo ważnym elementem jakby do zrozumienia jest to, że nasz organizm uzdrawia się sam. I to, co my pragniemy przekazać w projekcie Odmładzanie na Surowo, jest to, że my nie potrzebujemy ingerencji z zewnątrz do tego, żeby być zdrowym. Kiedy wrócimy do natury, kiedy zaczniemy spożywać pokarmy takie, jak podaje nam natura, to wtedy nie potrzebujemy ani suplementacji, ani leków, ani niczego, ponieważ nasz organizm dostaje pokarmy takie, jakie są dla niego przystosowane. Nie zatruwamy się naprawdę w bardzo znaczący sposób i dzięki temu zdrowiejemy. Obserwuje nas już ponad 200 tysięcy osób, subskrybuje nasze kanały. Mamy dziesiątki tysięcy osób, które do nas pisały, że w przeciągu kilku tygodni dosłownie pozbywają się objawów czy chorób, jak to zwykliśmy nazywać, które były razem z nimi po 10, 15, 20 lat. Wystarczyło wrócić do naturalnego odżywiania, czyli spożywania roślin, tak jak rosną. Wyrywamy je, robimy z tych roślin soki, szejki czy sałatki, zaczynamy to zjadać, nagle nasze ciało zaczyna się uzdrawiać. Dodatkowo oczyszczać też jeszcze przy okazji, pomóc ciału oczyścić. A ja słyszałem, że na przykład przyczyną bólu głowy jest brak ibupromu we krwi. Dobre. To jest dobre. Tak, no dobre. Tak sobie to tłumaczymy, tak oczywiście. A tu jeśli chodzi o ból głowy, to jest bardzo fajna ciekawostka, bo wiele osób szuka pomocy, znaczy ból głowy kojarzy im się po prostu z bólem głowy, a tak naprawdę ból głowy pochodzi zupełnie z innego miejsca. Nie wiem, czy wiesz, ale za 90% wszystkich bólów głowy odpowiada naprężenie pęcherzyka żółciowego. I wystarczy, że ten pęcherzyk żółciowy przemasuje się przez 2 minuty i ból głowy mija. A czy mają coś z tym wspólnego też bakterie jelitowe? Szczęśliwość, serotonina? Być może tak, ale bardzo często, z tego co myśmy się uczyli, bardzo często są to niewłaściwe pokarmy, które podrażniają pęcherzyk żółciowy. I o tym się nie mówi, natomiast przez nasze ciało przechodzą różnego rodzaju meridiany. I przez prawą część ciała, przez pęcherzyk żółciowy przechodzi meridian główny, tak się nazywa. Jest to taki meridian energetyczny. Można by było go troszeczkę porównać do układu nerwowego, ale nie do końca, bo jego nie widać. Jak patrzy się na ekran, to tego meridiana nie widać, ale on tam jest. I wystarczy, że ten meridian się po prostu przemasuje w pęcherzyku, tutaj w tym miejscu, gdzie jest pęcherzyk żółciowy. Zresztą my mamy osoby, które do nas przychodzą na spotkania i nie wierzą, co się dzieje. Po prostu ja się zawsze pytam, czy jest ktoś na sali, kogo boli głowa? No, zgłaszają się osoby, mówię w skali od 1 do 10, mówią, no na 10 po prostu zaraz pęknie mi głowa. Przychodzą do mnie po 30 sekundach, mówią, a reszta jest niemożliwe. Po prostu, tak to działa. Dobrze, czy każdy może? Bo na przykład pokoleniowo się mieszkał na wsi i odżywiał się, załóżmy, kurami i krowami. No, odżywiał się kurami i krowami, ale to nie znaczy, że jest zdrowy i czuje się zdrowy, tak? Czyli proces starzenia na pewno jest przyspieszony, czyli no musi sam podjąć decyzję, jak chce, czy chce szybko przeżyć życie i tak jak większość z nas po prostu umrzeć, zazwyczaj w cierpieniu i chorobach, czy po prostu chciałby wydłużyć to życie i zmienić swoje nawyki. No ja wiem, że to są od dziada, pradziada, bo zawsze jadł kurę, zawsze jadł świnkę, tak to nazwijmy, ale jeżeli chce wydłużyć życie i chce być zdrowy i chce być silny, no to myślę, że to jest najlepsza droga. Jeszcze też jest aspekt energetyczny cierpienia zwierzęcia przed śmiercią. Zwierzę wie, że będzie zabijane i w tym mięsie to pozostaje, ta adrenalina. I to też jest pewnego rodzaju taki high. Wiemy po sobie, jak to mniej więcej ustępuje, kiedy przestajesz jeść mięso, to ten proces właśnie gdzieś ustępuje takiej złości, wściekłości takiej, kiedy człowiek się wycisza, czuje inaczej. Po prostu, zresztą ludzie tak samo nam opowiadają o tym, jakie to jest cudowne, jak się zaczyna inaczej myśleć, inaczej jakieś nawet czasami, można powiedzieć, telepatyczne porozumiewanie się jesteśmy w stanie odczuwać coś takiego. Podczas jedzenia mięsa nie jesteśmy w stanie tego tak. No czuć. Ja też zauważyłem, od 5 lat nie jem mięsa i też zauważyłem, znaczy dziwię się, że niektórzy mogą w pewien sposób myśleć jeszcze, nie? Że przecież no ludzie, no świat poszedł do przodu, a czemu wy jeszcze stoicie? Nie?
Dokładnie. To znaczy pewnie tak, że część osób potrzebuje takiego udowodnienia, tak? Dlatego my jesteśmy, dlatego ty jesteś, dlatego my jesteśmy. My też od 2012 roku nie spożywamy żadnych pokarmów, które pochodzą od zwierząt. Czyli podjęliśmy decyzję, że będziemy totalnie czystymi weganami. Ani mięsa, ani mleka, bo na przykład kiedy mówimy, że nie jemy mięsa, to zawsze ktoś się pyta, Mariusz, a mleko pijecie? No nie, właśnie, mleka nie pijemy. A sery jecie? Nie, no sery powstają z mleka. Nie jemy też jaj. Poszliśmy krok dalej, nawet miodu nie spożywamy. Dlaczego nie spożywamy miodu? Można by było pójść do takiego pszczelarza, który wspaniale tam dba o pszczółki swoje i tam ten pszczół pobiera ten miód, szczęśliwe są i tak dalej. Natomiast większość osób nie ma dostępu do tego i dlatego myśmy poszli krok dalej i powiedzieliśmy, że nawet miodu nie będziemy spożywać, ponieważ dużo pszczół w procesie przemysłowym niestety cierpi ze względu na to, że w jaki sposób są hodowane. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, wiele osób potrzebuje takiego dowodu. Chcą popatrzeć, jak to będzie. Ja się nie będę wychylał, zobacz jak Mariusz z Agnieszką się powychylają, my się powychylaliśmy, już zaraz 7 lat będzie. Żyjemy, czujemy się coraz lepiej. Wiele osób, naprawdę, to są tysiące osób, które dzięki nam i dzięki osobom takim jak ty zdecydowały się na odstawienie pokarmów od zwierzęcych i czują się świetnie. I to jest najważniejsze. Czyli można żyć. My znamy z kolei osoby, które zapraszamy na przykład do Polski, które przyjeżdżają z przyjemnością, które przez 50 lat na przykład nie jedzą mięsa. Czyli da się żyć. Wyglądają przepięknie, bo ich ciało się nie starzeje tak bardzo. Też kiedyś spotkałem takiego dziadka, który w latach 60. miał raka i w Stanach Zjednoczonych trafił do jakiegoś polskiego lekarza, który zrobił mu głodówkę 40-dniową i facet się wyleczył. Znaczy miał raka i wrzody żołądka i jeszcze inne rzeczy. I się wyleczył zupełnie czysty i od tej pory już przez tam, nie wiem, było 30 lat wtedy, jak go spotkałem, to... I żyje. Tak, zdrowy i okej. Okay. I żyje dużo lepiej. Tak. A taka kwestia. W dzisiejszych czasach grunty są zubożone. W związku z tym, jak się czasami patrzy na takie tabele porównawcze, że przed 40 laty warzywa, owoce miały więcej tego wszystkiego w środku niż dzisiaj, no to dzisiaj musimy jeść kilkukrotnie więcej tej marchewki, powiedzmy, żeby coś tam z tego wyssać. To jest świetne pytanie, bo to jest bardzo ważny element. Dlaczego odmładzanie na surowo? W odmładzaniu na surowo na pierwszym miejscu przekazujemy, że powinieneś pić codziennie soki. I to wyciskane z warzyw. Ale dlaczego soki? Dlatego, że przy zubożeniu gleby możesz spożywać dużo mniej tych roślin, aby dostarczyć sobie wystarczającą ilość składników odżywczych. Bo faktycznie nasz dziadek wystarczy, że zjadł dwie marchewki, dostarczył sobie tego, co potrzeba. Dzisiaj te dwie marchewki to musiałyby się zamienić, nie wiem, nawet może na 2-3 kg tych marchewek. Takie zubożenie jest naprawdę bardzo duże. Natomiast kiedy wyciskasz soki z marchewki, zwiększasz przyswajalność składników odżywczych z tej marchewki z może 5% nawet do 100%. Czyli w momencie nasz układ pokarmowy nie ma zębów oprócz tych, które są tutaj. Większość osób gryzie i połyka. Tam już nie ma zębów. Tak. Jak nie przeżujesz porządnie jedzenia w buzi, ze 20-30 razy nie przemielisz tego pożywienia. Część się zmarnuje. Bardzo duża. Nawet nie tylko część. Naukowcy udowodnili, że nawet do 95% wydalamy. Mhm. I napychamy i wydalamy po prostu przez układ pokarmowy, przez układ wydalniczy. Dlatego wyciskajmy soki. I zwiększamy w ten sposób przyswajalność, bo nasz układ pokarmowy jest tak zbudowany, nie wiem czy wiesz, że my tylko wchłaniamy płyny przez układ pokarmowy są w stanie przejść. Czyli wszystko, co jest nasz układ pokarmowy w stanie zamienić na płyn, to jesteśmy w stanie to przyswoić. Jeśli pomożemy, wyciśniemy sok wcześniej, przyswoimy dużo więcej. I wtedy to zubożenie nie jest takie znaczące. I wtedy możemy nadal spożywać rośliny i wiedzieć, że dostarczamy sobie wystarczająco wszystkiego. Okej, okay, to teraz powrotem skoczmy do mięsożerstwa. Co jeszcze powoduje mięsożerstwo? Co powoduje? No oprócz tych wszystkich chorób, starzenia się, na pewno tą całą agresję. Ludzie, ale też choroby są, właśnie. No choroby, myślę, że nie choroby, mieliśmy starzenie, choroba, tak? Ale ludzie są po prostu agresywni, wściekli na cały świat. No to jest takim jakby, najbardziej to przemawia, żeby odstawić to. No bo po co mamy, powinniśmy się kochać i wspierać, a nie zabijać, że tak powiem, no. Tak, bo to jakby w perspektywie dalszej dąży do upadku całej cywilizacji. Oczywiście. My jeszcze oprócz tego tak naprawdę
My nie jemy mięsa ze względów zdrowotnych, ale u nas też bardzo dużym takim aspektem jest to, że nie chcemy zabijać zwierząt, czyli na przykład nie kupujemy skórzanych rzeczy. Staramy się ograniczać to maksymalnie. Czasami nie da się, no bo w samochodzie jest to czy tamto, powiedzmy, ale... Ale nawet wybieramy samochody, które nie mają elementów skórzanych. Teraz kupiliśmy nowe auto i też upewniliśmy się, że nie ma tam elementów skórzanych, tak, w tym aucie, żeby to było wszystko... Chcemy, żeby nie cierpiały te zwierzęta niepotrzebnie, żeby nie były hodowane niepotrzebnie tak naprawdę, no bo po co to? Znam taką jedną bredariankę, którą kiedyś ktoś zapytał, dlaczego ona nie je, bo ona tylko pije. To ona mówi, bo ona nie chce zabijać sałaty. To też jest... No na pewno można by być kolejny krok na pewno, ale nie wiem, czy wystarczająco mocno żeśmy zwrócili tutaj uwagę na choroby, jeśli chodzi o mięso. Tak. Bo większość osób nie jest w stanie tego zupełnie powiązać ze sobą. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ nikt nam tego nie mówi. Ani nie mówi nam na żadnym etapie szkolenia, nas kształcenia. Nikomu się nie opłaca. Nikomu się nie opłaca, jak również ta wiedza na temat naszego jedzenia, ona się zmienia. To, co było 50 lat temu wiadome, dzisiaj jest zupełnie co innego. Dzisiaj jest wystarczająco dużo badań przeprowadzonych na dziesiątkach czy setkach tysięcy osób przez wiele lat, które udowodniły, że jedzenie mięsa powoduje, załóżmy, powstawanie nowotworów, może spowodować problemy z układem krążenia. Cukrzyca również ma powiązania z jedzeniem mięsa, ale nawet nie tylko samo mięso. Bo żeby to było może tylko samo mięso, to może jeszcze jakoś tam. Ale do tego mięsa zje się dużo innych rzeczy, które nie powinniśmy zjadać. Chociażby te mięso trzeba upiec. Trzeba usmażyć w jakimś oleju, w jakichś po prostu rzeczach. Już na to się nie zwraca uwagi. Byle co dodajemy, byle jakie przyprawy, byle jakie rzeczy. I to, co się dostaje do naszego organizmu, później mamy z tym problem. Powstają problemy na lata. Umieramy przedwcześnie z powodu tego, co jemy. No bo na przykład parówka. Przecież tam nie ma mięsa. Nie? Dokładnie. Że to jest przemielone po prostu... śmieci. Śmieci, razem, jak to chciałem powiedzieć, że pies razem z budą, no bo tak się mówi. Po prostu wszystko przemielone razem i tak w ten sposób spożywamy takie pokarmy. Się zapychamy niestety. Bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć. Jesteśmy w stanie zaakceptować to, że ktoś nam przekazuje te pokarmy w sklepie w dobrej wierze, jesteśmy w stanie to kupić. Jeśli ktoś przychodzi tak jak my i mówi, słuchajcie, te pokarmy są niezdrowe, to spotykamy się z bardzo dużą ilością ataków. My mówimy na przykład, jajka są mało zdrowe lub niezdrowe, my nie spożywamy jajek. Bo ze względu na to, w jaki sposób te jajka są uzyskiwane, co jedzą te kury, bo to się mówi, jajka są takie super zdrowe. No ale przecież te kury jedzą byle co, tak samo jak wszystkie inne zwierzęta. Te mieszanki, które dostają kury, to nie jest to, że kura sobie coś tam wydziobała, jakąś trawkę czy robaczkę jakiegoś zjadła na łące. Większość osób do takich jajek właśnie ma dostęp, tak? Idzie do sklepu, kupuje jajka przemysłowe. Tam nie ma nic. To jest po prostu trucizna, którą się spożywa w postaci jajka. Plus specjalna żółta farba, która zabarwia... Żółtko, które... I mnóstwo szczepionek. Tak. I mnóstwo szczepionek. Po prostu na ten temat to można by było naprawdę cały film nakręcić. Większość osób nie jest w stanie tego razem połączyć. Jak my mówimy, słuchajcie, odstawcie jajko, to myślą, że ja im coś zabieram. Ja nic nie zabieram. Ja chcę ich ocalić przed... przedwczesną śmiercią, bo nie są w stanie połączyć tego, bo nie znają tej wiedzy. Nikt nie przekazuje tego. Telewizja nie powie, słuchajcie, jajka zabijają. Chociaż ostatnio była reklama w telewizji, nawet na swoim kanale żeśmy ją umieścili, była reklama w telewizji, kiedy podjeżdża małżeństwo pod sklep, pod taki bar z burgerami jakimiś i proszą tam dwa cheeseburgery, frytki, jakieś tam szejki i tak dalej. No i ta pani z okienka mówi, aha, czyli zamawiacie cukrzycę, zawał serca i tak dalej. Czyli to już w jakiś sposób gdzieś tam się pojawia. To jest miód na serce dla nas, bo w ten sposób będziemy mogli pomóc wszystkim ludziom. Robiliście też doświadczenie z azotanami w mięsie, tak? Sprawdzaliśmy zawartość azotanów w pokarmach. Wiele osób mówi, Mariusz, nie warto przechodzić na dietę roślinną czy spożywanie roślin, bo rośliny są bardzo źle po prostu produkowane. Pewnie tak. Ja do końca nie wiem, co ten rolnik wsypuje lub czego nie wsypuje na tą glebę, żeby te rośliny wyrosły. Natomiast ku naszemu zdziwieniu mamy taką maszynę, dostaliśmy od producenta maszynę, która jest w stanie zbadać zawartość azotanów w tych roślinach. Zresztą w każdym pokarmie. Zbadaliśmy w roślinach, ale też zbadaliśmy w mięsie. No kupiliśmy te mięso, no dla... Może i mogliśmy tego nie robić, ale chcieliśmy mieć porównanie i pokazać tym osobom... W sklepie nam pozwolili zmierzyć. Nie pozwoli nam zmierzyć. Kupiliśmy kawałeczek tego mięsa, zbadaliśmy. I na przykład, jeśli zawartość tych azotanów w jabłku była, załóżmy, 50, to w mięsie była 1400. No drobna różnica. Taka, powiem, drastyczna. Ja spodziewałem się może razy dwa, może razy trzy, ale nie razy 1000 czy 2000%.
I owszem, te rośliny mogłyby być inaczej produkowane i one będą inaczej produkowane, kiedy konsument zwróci się w ich kierunku. Bo kiedy konsumenci przestaną szukać mięsa, przestaną szukać mleka, czy tych wszystkich pokarmów, które są przetworzone, zapakowane, łatwe do wrzucenia do mikrofalówki, a zaczną szukać dobrych roślin, to wtedy dobre rośliny się pojawią. Po prostu konsument musi się pojawić. Dlatego tworzymy nowy rynek konsumentów dla tych wszystkich rolników, którzy będą chcieli stworzyć rośliny takie, jakie chcemy spożywać. A w ogóle chodzicie do sklepów? Bo tak czasami idę i tak patrzę, człowiek chce się zdrowo odżywiać, a tu nie ma nic. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak z jednej strony nie chciałbym, żeby ci sklepikarze na źle odebrali, ale bo oni sprzedają to, co mają. Dokładnie. Są półki, tylko na których jesteśmy, gdzie zaglądamy, tak. Ale większość sklepu jest w ogóle nie dla nas, więc szukamy odpowiedniego działu, powiedzmy. Wiele lat jesteśmy na Zachodzie. To, co jest fajne na Zachodzie, troszeczkę nieświadomie chyba to zrobili, zrobiły duże sieci sklepów takich spożywczych, typu supermarkety. Zauważyli, że jak się wystawi przy wejściu do sklepu te warzywa i owoce, to kupujący zostawia dużo więcej w sklepie. Czyli załaduje sobie do koszyka tam rośliny, warzywa, owoce i wtedy idzie po sklepie i mówi, dobra, już kupiłem sobie rośliny, tak podświadomie, to teraz mogę tego wszystkiego innego czegoś tam nawrzucać. Mhm. Ale nie zrobili to nieświadomie, bo dla nas na przykład ja wchodzę do sklepu, tylko wchodzę w tą alejkę i wychodzę i idę do kasy. Czyli ja nie muszę całego sklepu przejść, żeby oglądać te wszystkie rzeczy. Co by tutaj dużo mówić, jakoś w takim wielkim skrócie, supermarkety przestałyby istnieć, kiedy ludzie zrozumieliby, co mają jeść. 85% produktów w sklepach, w supermarketach zniknęłoby z półek, bo to nie są produkty do jedzenia. To są przetworzone, chemiczne bomby, które spożywamy. Jesteśmy zbiorem 50, niektórzy mówią 100 trylionów komórek. A myślimy, że to my jesteśmy my sami. Potrzebujemy odżywić te komórki. Jedyny sposób odżywienia jest poprzez rośliny, poprzez zdrowe jedzenie. My jesteśmy dla 5 sekund tego smaku. Jejku, jak ja lubię ten smak tego kurczaka z jakiegoś tam, nie wiem, nie chciałem powiedzieć nazwy, ale nie będziemy tutaj wymieniać jakiejś nazwy. I przez 5 sekund ugryzie 2 razy, dobre było. Wpada to do środka i nie zajmuje się tym, co się dzieje w środku z tym kawałkiem mięsa. Znaczy, to jeszcze jest kwestia świadomego jedzenia. Tak. Bo kiedyś ktoś mi powiedział bardzo ciekawy trik, który warto zastosować. Jeżeli chcesz wiedzieć naprawdę, co jest w danym jedzeniu, czyli na przykład ktoś chce się odzwyczaić od jedzenia nałogowego czekolady. Wziąć kostkę czekolady do ust i przez 5 minut ją trzymać. Tak. Dopiero przy 4-5 minucie te wszystkie syfy zaczynają być odczuwalne. Po prostu z obrzydzeniem człowiek to wypluwa i już ma dosyć. Mhm. Nie? Tak samo jeżeli człowiek idzie do jakiegoś tam smażalni, gdzie lubi jakieś kurczaki, no to niech przez 5 minut potrzyma to w ustach. Tak. I zobaczy, to życzę powodzenia. No. Tak. Myślimy, że musi być wszystko szybko, że to nie ma czasu. Najczęściej coś z takimi zarzutami się spotykamy. Mariusz, ale ja nie mam czasu jeść takiego jedzenia roślinnego. No jak to nie masz czasu? Przecież taką marchewkę wyciągasz z lodówki, wyciskasz z niej sok, to trwa 3 minuty, albo nawet po prostu ją chrupiesz i masz jedzenie. Trzeba myć. No tak, ale to jest wyobrażenie. Potrzeba zmienić świadomość. To jest świadomość, którą trzeba zmienić. Tak. I zrozumieć, że te roślinne pokarmy dostarczają nam dużo więcej wartości odżywczych. Potrzebujemy zjeść ich dużo mniej. Takiego mięsa czy innych pokarmów przetworzonych potrzebujemy zjeść dużo więcej, żeby dostarczyć sobie, nie wiem, cokolwiek. A pokarmy roślinne dostarczają nam bardzo szybko wszystkich potrzebnych elementów. Dlatego my mamy mnóstwo energii, dlatego my mamy, nie wiem, czujemy się coraz lepiej. My tak naprawdę witarianami, czyli pokarmy typowo roślinne, nieprzetworzone termicznie, to tylko ostatnie 3 lata. Mhm. Czyli jakby 7 lat jesteśmy weganami, a później przeszliśmy na surowy weganizm, czyli niejedzenie przygotowanych rzeczy. I teraz widzimy dopiero, ja widzę po Agnieszce, po sobie, widzimy zmiany nawet w wyglądzie swoim. Ciało się zmienia, my budujemy się z tego, co jemy. Widzimy, jak po prostu ubywa nam lat. Może ciężko to zauważyć, jak ktoś nas ogląda teraz, to powie, ja tak, tak. Ciekawe, dlaczego masz siwe włosy, nie? Jest mała różnica między tym, tak, co było rok temu, a teraz, tak, ale, tak, ale to się zmienia, my sami zauważamy. Znaczy masz 65 lat, tak? Mam 44 lata i osoby, które będą komentować pod filmem i mówić, skoro ta dieta jest taka dobra, to dlaczego on ma siwe włosy lub brakuje mu włosów? W wieku 25 lat... Są tacy cwaniacy, którzy takie... Tak. W wieku 25 lat straciłem włosy. Przechodziłem przez bardzo trudne chwile w swoim życiu. Do 30 byłem siwy.
Mniej więcej w wieku 30 lat zacząłem golić głowę, bo było mi wstyd. 30-latek, siwy i łysy. I mniej więcej 2 lata temu zacząłem na nowo zapuszczać sobie włosy. Ja już widzę, że jest ich więcej. Na razie rosną jeszcze siwe. Natomiast ja wierzę w to, że nasze ciało jest w stanie odbudować się. Ktoś zrozumie to, a ktoś inny powie, że no to jest jakiś ten... Prosta reguła. Witalianizm, czyli jedzenie tego, co żywe. Życie daje życie, a śmierć daje śmierć. Absolutnie tak. Dobrze, tak trochę jakby reklamowo na temat tej idei, tego stylu życia porozmawialiśmy. Gdyby ktoś poczuł się zachęcony, to czy potrzebuje więcej wiedzy, czy może tak od razu skoczyć? Czy robicie jakieś, nie wiem, warsztaty, czegoś uczycie? Jak to wygląda? Chciałbyś? Powiedz. Ponieważ jest to nowość, jest to nowy temat, jest to coś, co trzeba jakby wytłumaczyć od A do Z, wiele osób tego potrzebuje, zdecydowaliśmy się nie robić tylko online takich spotkań, czyli nakręcamy codziennie filmy, prowadzimy różnego rodzaju spotkania na internecie. Zdecydowaliśmy się też na to, żeby robić spotkania na żywo, że tak powiem, czyli... Zaczęliśmy to robić w zeszłym roku, zorganizowaliśmy 3 takie spotkania w zeszłym roku, to się nazywa Surowe Życie, tak tośmy nazwali. Przez 2 dni spotykamy się z grupą kilkuset osób, które dowiadują się, jak krok po kroku wejść w ten schemat jedzenia, życia i bycia. Zapraszamy tam też gości, zapraszamy tam też ludzi, którzy może dużo, dużo dłużej niż my się tym zajmują. Warto na coś takiego przyjechać, aby dowiedzieć się więcej i poznać tych wszystkich ludzi, którzy już korzystają z tego. Dodatkowo robimy różnego rodzaju zjazdy w różnych miejscach, wydajemy nasze książki. Tak, zrobiliśmy mnóstwo filmów. To pokaż może. Tak, zrobiliśmy mnóstwo filmów i nasi słuchacze mówili do nas: Mariusz, jest tyle filmów, że ja nie jestem w stanie się połapać w tym wszystkim. Może byście napisali książkę? Ja mówię, kurczę, myśmy nigdy książki żadnej nie napisali. Ale zebraliśmy to, co jest najważniejsze. Nazwaliśmy tę książkę Surowe Zdrowie, czyli jak widzisz, u nas jest mnóstwo tego surowego, tak? Surowe Zdrowie, później na surowo. Surowe Życie jest te spotkanie. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, że to jest surowe, tak? Pewnie miałeś surowego ojca. Też miałem surowego ojca. Tutaj opisaliśmy wszystkie kroki od A do Z. Czyli osoba, która chciałaby na przykład pozbyć się cukrzycy. Mogę wprost powiedzieć, tak? Mogę powiedzieć takie rzeczy, tak? Chciałaby się pozbyć cukrzycy, nadciśnienia, zobaczyć, jak przejść przez nowotwór bez uszczerbku na zdrowiu. Przejdzie tutaj przez te rzeczy, bo myśmy tutaj opisali swoją drogę. To jest tak, to jest taki elementarz zdrowia, ale to nie jest ani naukowo napisane, to jest raczej nasza historia opisana z elementami, które robiliśmy, czyli jak oczyszczaliśmy swoje ciało, jak przechodziliśmy przez różnego rodzaju głodówki, posty takie zdrowotne, jak zmieniliśmy swoje podejście do świata, jak zrozumieliśmy, że tak naprawdę zarządzamy, tak jak powiedziałem wcześniej, 50 trylionami komórek i nasz mózg tym wszystkim zarządza. Komórki się jakby poddają temu całemu organizmowi, ale to mózg zarządza. Jeśli mamy dobry rząd, no to jest fajnie. A jak mamy taki rząd jak, nie wiem, w Polsce, no to jest różnie, nie? Wiele osób narzeka na to, że jest rząd byle jaki. To ten rząd to jest ten mózg, który zarządza całą tą organizacją. No i tak jak powiedziałem, opisaliśmy to tutaj w najprostszy możliwy sposób, po to, żeby każda osoba, która będzie chciała być zdrowa, otworzyła, przeszła te wszystkie rzeczy i będzie mogła. Czuć się tak jak my. To może jeszcze zdradzę tajemnicę techniczną. Jakiego rodzaju wyciskarki najlepiej kupić, a jakich na pewno nie kupować? To jest bardzo trudne, bo wiele osób do nas mówi: Mariusz, ale mnie nie stać. To znaczy, bo myślą, że to jest chwilowe. Ja myślę, że to jest największy problem jest taki, że to jest chwilowe, że te osoby myślą, że to jest na chwilę, że ja na 3 miesiące będę sobie tylko te soki wyciskać. Tak. Jeśli podejdą do tego tak, jak myśmy podeszli, czyli ja kupuję sobie wyciskarkę na całe życie, to ja szukam tej wyciskarki najlepszej, jaka będzie mi służyła. Nie stać nas było na drogą, super drogą wyciskarkę. W momencie, kiedy żeśmy się na to decydowali, wybraliśmy wyciskarkę najlepszą z najtańszych. I my polecamy wyciskarkę, która się nazywa Omega Sana. Jest to wyciskarka, która bardzo łatwo wyciska wszystko, czyli też różnego rodzaju liście, bo z tym są często problemy z wyciskarkami, pokrzywy, trawy i tak dalej, bo z tego jest ciężko wycisnąć sok. Jest bardzo łatwa w obsłudze, każdy po prostu sobie to obsłuży i bardzo łatwa w umyciu. 3 do 5 sekund się myje. Wiele osób nie chce wyciskarki, bo to jest skomplikowane, te wszystkie części połączyć i tak dalej. Omega Sana jest bardzo prosta i jest relatywnie tania.
To nie jest tania rzecz, to nie jest coś takiego, co się w kiosku na co dzień kupuje, tak? Mhm. Ja bym zainwestował, jeśli to ma być inwestycja na całe życie, w coś dobrego, co nie będzie się psuło. Wyciskarki takie dobre mają gwarancję 5, 10, 25 lat nawet producenta, czyli to jest ważne moim zdaniem. Jeśli coś ma być na długi okres czasu, to kupmy coś, co jest tego. A jeśli kogoś naprawdę nie stać, żeby zainwestować w taki sprzęt, to przede wszystkim w wyciskarkę, nie w sokowirówkę, bo jednak te sokowirówki, nie wszystkie, ale większość sokowirówek przegrzewa sok, nie wyciska dokładnie, zapychają się sitka w tych sokowirówkach, dużo bałaganu jest i takich różnych rzeczy, które przeszkadzają, później się człowiek denerwuje. A mówi, pal go sześć, nie będę tych soków wyciskał, bo tutaj więcej nie roboty. Nie da rady zielonych liści. Nie da rady po prostu z tym. Tak, niektórzy nie kupują dobrych wyciskarek, bo myślą, że ich nie stać, kupią byle co, a później rezygnują z wyciskania soków, bo to nie działa. I myślę, a ja nie będę tego skręcał, nie będę tego mył. No bo to wiadomo, no, musi to być proste, łatwe. Jest taki nasz przyjaciel Ryszard Piotr, który też żywi się tylko tym, co znajdzie na polu i w lesie. Pewnie super. Go znacie. Mhm. To on też poleca tylko wolnoobrotowe wyciskarki, tak, bo to jest zdrowsze, nie przegrzewa się i te wszystkie zalety. Nie? No. Super, przeszliśmy przez wszystkie punkty. Coś na zakończenie? Ja myślę, że powiedziałem jedną książkę, powiedziałem o surowe zdrowie, ale chciałbym też powiedzieć o drugiej książce, bo tu Agnieszka stworzyła też drugą książkę, głównie Agnieszka, tak? Bo Agnieszka u nas jest od tego, żeby to wszystko było smaczne. Kiedy myśmy zaczynali witarianizm, to nie było czegoś takiego na rynku. Było w angielskich wersjach, można było filmiki różnego rodzaju obejrzeć na różnych tam stronach, ale nie było czegoś takiego, co zapewniłoby taki zestaw potraw witariańskich. Wiele osób myśli, że to jest zwykła sałatka albo jedzenie selera z jakimś humusem. Mhm. Można zupełnie inaczej... Krowa na przykład nie przyrządza, tylko bierze co jest. Tak, tak, ale większość osób szuka. I na przykład można zrobić sobie czy hamburgery na surowo, czy ciasto na surowo, czy jakieś naleśniki, nawet grillowane rzeczy, sushi. W tej książce akurat większość tych przepisów jest zrobiona po to, żeby było nam w miarę łatwo przejść, powiedzmy, z tego takiego kotleta, mhm. czy mielonego, czy schabowego, czy właśnie na przykład z szaszłyków, przejść na te takie surowe, totalnie surowe. Czyli i żeby podobne kształty muszą symulować coś poprzedniego. I kształty, tak, i wyglądem to mniej więcej jest podobne, ale i smakiem jest podobne. Także naprawdę po to jest zrobione, żeby łatwo było nam przejść. My niekoniecznie na co dzień jemy te wszystkie potrawy. Czasami robimy, czasami nie. Często to jest po prostu shake albo soki. Ale to są właśnie takie, że jeżeli brakuje ci tego kotleta, no to zrób sobie go na surowo. Wyciśnij sok, a z pulpy zrób sobie kotleta. Dokładnie. I to jest po prostu magia. To jest magia tego wszystkiego. Jak ktoś przyjedzie do nas na nasz warsztat, na nasze spotkanie, te surowe życie, to zobaczy, jakie to jest proste i naprawdę decyduje się na to, żeby iść w tym temacie, iść w tym kierunku. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 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 O, koniec.